O właśnie, węże mają polskie, no. Dobra, czyli te dwa doma zajmiemy. Pogoda piękna, boisko rewelacyjne. Można było grać, nie można było narzekać, że warunki złe, że piłka skacze. To co chciałem, to zobaczyłem. Wnioski już wyciągnąłem. Spora grupa osób już dzisiaj żegna się z Radomiakiem. To był taki po prostu dla mnie pierwszy sparring. Dałem szansę zawodnikom, którzy gdzieś tam się zgłosili. Myślałem, że można im dać po 45 minut przynajmniej, żeby zagrali. Już Dziubek. Drugi to jest prawy obrońca, który przyjechał do nas z Białej Podlaskiej. Także zawalił przy tej bramce kompletnie i dał się kilka razy ograć. Nie było gratulacji Szymański, tak, nie było go w ogóle na treningu, więc to na pewno nawet nie ma możliwości. Środkowy pomocnik Albert Gośliński. Moje jest takie zdanie, że to jest dobry chłopak, tylko że ja potrzebuję ludzi do grań. Chłopak, który technicznie myślę, że tutaj przewyższa wielu tych testowanych zawodników, myśleniem również, ale jednak nie chodzi o wzrost jego, tylko chodzi o dynamikę. On nie ma dynamiki, nie ma tej siły, która jest potrzebna w tym wieku. A ja też nie mogę czekać teraz 2-3 lata, żeby budować z nim to, więc też dziękuję mu. Zawodnik to jest Anglik, Derbyshire. Też myślę, że nie ma sensu. Chłopak przyjechał, zobaczyłem. Nie jest zły, ale nie jest dobry, więc takich ludzi to wolę wziąć chłopaka z Radomia i grać chłopakiem z Radomia. Bo jeśli się zgłosi kilka osób ciekawych, no to jeszcze może jednej, dwóm osobom podziękuję. Myślę, że Bartek Michalski, który grał w środku pola z Korony Kielce, też jeszcze się zastanawiam, bo nie wygląda źle, ale jest nieprzygotowany bardzo fizycznie. On po 30 minutach pływał na boisku, więc nie wiem, czy jest sens, żeby on tutaj zostawał i ja nie mam czasu, żeby z nim nadganiać teraz 2 miesiące. To samo właśnie było z Tunezyjczykiem, który u nas trenował, Łyżik. Ciekawy zawodnik, ale też fizycznie bardzo zaniedbany i nie mam czasu, żeby 2 czy 2,5 miesiąca z kimś pracować i tylko dlatego mu podziękowałem. I właśnie podobna sytuacja jest z Michalskim. Więc...